Droga, na której warto się zatrzymać. Słowa, które warto usłyszeć. Emocje, które warto poczuć. Pytania, które czekają na odpowiedzi. WWW, czyli wielkopostne wglądy w siebie. Radiowe rekolekcje z paschalną nadzieją poprowadzą Gabriela Kuca i ksiądz Marcin Gryzło. Strach. Ewangelia według świętego Jana. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? Nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiał kogut. Trudno powiedzieć, czy święty Piotr był tchórzem. Na kartach Ewangelii wielokrotnie dawał przykłady odwagi. Idąc po jeziorze, zapatrzony w mistrza, wyznający wiarę pod Cezareą Filipową, czy w Ogrójcu, gdy oglądamy szalony dowód jego odwagi, gdy sam jeden rzuca się na tłum nieprzyjaciół. Dziś, stojąc na dziedzińcu, słyszymy jego słowa: nie znam go. Mówi o Jezusie jak o kimś obojętnym i nieznaczącym. A przecież Jezus był dla niego treścią wypełniającą całe jego życie. Ze strachu przed więzieniem wyrzeka się Piotr najwyższych wartości. Nie rozumie Jezusa, który dobrowolnie oddaje się w ręce wrogów. Dopiero po trzykrotnym upadku przychodzi świadomość porażki i słabości oraz łzy skruchy. Te łzy skruchy to łzy człowieka dogłębnie wstrząśniętego, w którym złamały się dotychczasowe wartości. Płacz zdziera Piotrowi maskę, za którą się ukrywał. Święty Piotr. Ileż to razy widział, jak mistrz pochyla się nad ludźmi potrzebującymi. Na jego oczach karmił tysiące, uzdrawiał chorych, nawet w jego rodzinie uzdrowił teściową. To, co najbardziej zgubiło Piotra, to brak pełnego zaufania. Wszystko było dobrze do momentu, gdy Chrystus był przy nim. A kiedy zobaczył na dziedzińcu, co się dzieje, jak ta niegdyś promienista twarz na górze Tabor teraz jest ledwo rozpoznawalna, powie trzy razy: nie znam tego człowieka. Czego obawiał się Piotr? Może bał się więzienia? Utraty wolności? Ale źródło niewoli człowieka znajduje się nie poza nami, nie na zewnątrz, ale w nas, wewnątrz nas. A jest to strach, obawa, lęk. Oto, co nas więzi, krępuje i paraliżuje. To wszystko jest strach. To strach jest wrogiem tego, kto się lęka. Tym samym strach dodaje odwagi nieprzyjaciołom. Apostołowie, którzy uciekli od Chrystusa, którzy się go zaparli, dodali odwagę oprawcom. Ktokolwiek poddaje się strachowi, przestaje być sobą. Upadają w nim myśli i serce, strach mąci w głowie, uniemożliwia rozeznanie rzeczywistości. Ta rzeczywistość może nawet być niegroźna, ale strach ją wyolbrzymia. Pisze święty Paweł w liście do Tymoteusza: nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Piotr nie do końca pokochał miłość i nie wszystko tej miłości, której na imię Jezus oddał. Dlatego święty Jan napisze: prawdziwa miłość usuwa lęk. Może też dlatego Jezus po swym zmartwychwstaniu pyta Piotra aż trzykrotnie o miłość. Pyta tyle razy, ile razy Piotr o niej zapomniał. Nie bójmy się czasami w życiu stracić, bo jeśli prawdziwie kochamy, niczego nie tracimy, a tylko zawsze zyskujemy.
wrócić do Ciebie, na nowo oczy otworzyć, jak dobrze wsłuchać się w siebie i znowu głos Twój usłyszeć. Ty jeden wypełniasz moją ciszę. Szeroko w Twe ramiona się rzucić, znów poczuć, że jesteś przy mnie. Ty jeden mnie uniewinniasz. Wróci Ciebie, by w Tobie odnaleźć siebie. Stwórz mnie, mój Panie, na nowo. Chcę nosić Twój obraz w sobie. Podaruj mi dziś życie Strach to reakcja na realne zagrożenie. Lęk jest czymś więcej, bo często nie ma realnego bodźca. Warto wtedy spróbować obniżyć lęk do strachu, czyli ukonkretnić go. Lęk często łączy się z utratą nadziei, siły, wiary, zaufania. I to jest ludzkie. Wielu z nas boi się też oceny innych. Być może podobnie było z Piotrem. W sytuacji pojmania Jezusa stał się niepewny siebie i ze strachu przed konsekwencjami zaprzeczył, że go zna, pomimo że wcześniej deklarował swoją miłość. W naszych relacjach często zaczyna się coś chwiać, kiedy strach staje nam na drodze. Boimy się tego, co powiedzą inni, czy sobie z czymś poradzimy, że tak już będzie zawsze, albo odwrotnie, że coś nie zmieni się nigdy. Często mówimy, że po drugiej stronie strachu stoi odwaga. Dodałabym i nadzieja. Bez nadziei trudno o odwagę. Nadzieja daje zaufanie, że się uda, że są jeszcze szanse i możliwości na zmianę. Kiedy ona rośnie, to i odwagi nam przybywa, aby działać pomimo wątpliwości.
silną motywację do zmian znajdujemy wtedy, gdy kochamy. Kiedy Piotr uświadomił sobie, że swoimi słowami skreśla jednocześnie to, co łączyło go wcześniej z Jezusem, zapłakał. Dotarło do niego, co zrobił i zrozumiał, jak w głębi serca ma mocną z nim więź. To sprawiło, że zerwał z lękiem, wrócił do ufności i nabrał odwagi, by działać zgodnie z tym, do czego został powołany. Ostatecznie wybrał wierność powołaniu. Czasem strata czegoś lub kogoś powoduje ogromną wyrwę w sercu. To przestrzeń, do której może wkraść się lęk. Warto spojrzeć na stratę z Bożej perspektywy i zaufać, że to puste miejsce z biegiem czasu napełni się czymś nowym. Akty miłości mają wielką moc i mogą pomóc uleczyć rany i złagodzić blizny. A gdy znów pojawi się strach, to powiedzmy mu: widzę cię, ale już nie oddaję ci się w niewolę, bo to mi nie służy. Weronika Roth powiedziała: ale nie w tym rzecz, by żyć bez strachu. To niemożliwe. To nauka, jak kontrolować strach i być od niego wolnym. W tym sęk. Droga, na której warto się zatrzymać. Słowa, które warto usłyszeć. Emocje, które warto poczuć. Pytania, które czekają na odpowiedzi. WWW, czyli Wielkopostne Wglądy w Siebie. Radiowe rekolekcje z paschalną nadzieją prowadzą Gabriela Kuca i ksiądz Marcin Gryzło.